Z okazji Dnia Życia Konsekrowanego rozmawiamy o powołaniu. Siostra Sara od Jezusa Zmartwychwstałego, Nazaretanka. Zacznijmy od sceny biblijnej. Czego mi jeszcze brakuje? Pytał bogaty młodzieniec Jezusa, zastanawiając się nad tym, jak ma osiągnąć życie wieczne, a inaczej powiedzielibyśmy, jak ma osiągnąć świętość. I słyszy w odpowiedzi takie słowa Jezusa: idź, sprzedaj wszystko, co masz, potem wróć i chodź za mną. Czy z siostrą było podobnie? Czy też czegoś w życiu brakowało? A może właściwie kogoś? Ja już w sumie od dzieciństwa byłam takim dzieckiem, które dużo poszukiwało. I byłam takim dzieckiem niespokojnym. Niespokojnym nie w sensie ruchliwości, tylko niespokojnym w sensie dociekania, zadawania pytań, poszukiwania. Pamiętam, jak kiedyś w szkole podstawowej rozmawialiśmy o tym, kim chcemy zostać w przyszłości. I wtedy w głowie po raz pierwszy zrodziła mi się taka myśl, że chciałabym być siostrą zakonu. Ale tej myśli się wystraszyłam. Wtedy powiedziałam, że nauczycielką. No i w sumie to ta myśl gdzieś w głowie wygasła i obudziła się tuż przed liceum. Wtedy z księdzem z naszej parafii jeździliśmy na takie dni skupienia do sióstr zmartwychwstanek. I tam wtedy zaczęłam się siostrom przyglądać bliżej. U nas w rodzinnej parafii, w tej mojej małej miejscowości, nie było nigdy żadnej siostry. Więc tak przyglądałam się siostrom, a jak są ubrane, jak się modlą, jak wygląda ich codzienność, czy się śmieją, czy są poważne, czy jedzą słodycze, to wszystko było bardzo interesujące. I wtedy na tym dniu skupienia w ogóle miałam taki bardzo znamienny sen, który przypomniał mi się po wielu latach, już nawet po wieczystych ślubach. Przyśnił mi się Pan Jezus z obrazu miłosiernego i jakoś tak wzrok szczególnie skupił mi się na Jego gołych stopach. Ten Jezus z tego obrazu miłosiernego powiedział mi wtedy tak: pójdziesz za mną po kamieniach. Ja się wystraszyłam tego snu i oczywiście puściłam w niepamięć. I przyszedł czas, kiedy trzeba było dokonać wyboru liceum. Przeglądając gazetę, zobaczyłam ogłoszenie o szkole katolickiej w Warszawie. No i poszłam do mamy z tą gazetą, że ja tu, prawda, mam takie marzenie, chciałabym spróbować nauki w dużym mieście, w katolickiej szkole. Mama trochę z niedowierzaniem, że się to uda zrealizować, ale właśnie wtedy powiedziała mi: no tak, ty jesteś taka, że jak już coś postanowisz, to zrealizujesz. Zawsze chciałaś czegoś więcej w życiu, zawsze poszukiwałaś czegoś więcej. No i rzeczywiście pojechaliśmy tutaj, otworzyła mi wtedy furtę siostra Ruth, to prowadziła po szkole. I pierwsza myśl, która mi przyszła do głowy, to była myśl: jestem w domu, jestem u siebie. I wiedziałam, że to po prostu będą Nazaretanki. Natomiast to był taki pierwszy impuls poszukiwania czegoś więcej, a mam wrażenie, że kogoś więcej. Czy siostry bliscy wspierali siostrę w wyborze drogi życia zakonnego? Czy raczej było to dla nich zaskakujące i aż tak się nie spodziewali, że siostra w tych poszukiwaniach Boga dojdzie do takiej decyzji, do tego wyboru? Mnie w sumie takie myśli o życiu zakonnym dopadły już na końcówce klasy maturalnej. A powiedziałam o tym rodzicom w taki dość nietypowy sposób, bo był to Wielki Czwartek, siedziałam w kościele i przyszło takie natchnienie, że to jest dzień, kiedy mam to właśnie rodzicom powiedzieć. Mówię: Panie Jezu, ty chyba po prostu zwariowałeś. Całe święta po prostu będą popsute. Ale czułam, że to jest ten moment, że jakby po prostu. Pierwsze pytanie, które zadała mi mama, to było pytanie pod tytułem: czy nie jest to zakon zamknięty. Jak powiedziałam, że Nazaretanki, no to po części odetchnęli, natomiast moja siostra młodsza, o 6 lat ode mnie, wtedy powiedziała: no ale numer nam odwinęłaś. I przed wyjazdem do Warszawy na stacji PKP rodzice, zanim włożyłam walizkę do pociągu, przytulili mnie mocno i powiedzieli: jakkolwiek, czegokolwiek byś nie postanowiła, to my cię będziemy w tej decyzji wspierać. Właściwie dosyć wcześnie u siostry pojawiła się myśl o ewentualnej drodze życia zakonnego.
Ale czy w trakcie już podejmowania samej decyzji i tych pierwszych kroków nie pojawiła się jakaś inna alternatywa, jakieś takie wybieranie pomiędzy, może życie małżeńskie, może jakaś inna forma bycia z Jezusem? Miałam taką katechetkę tu w szkole, która bardzo mocno pomogła mi w tej ostatniej drodze rozeznania. I ona zadała mi w którymś momencie takie pytanie: słuchaj, czy ty chcesz służyć Panu Bogu, czy nie chcesz służyć Panu Bogu? Czy chcesz być tą siostrą zakonną, czy nie chcesz? Ja mówię, że tak, chcę być siostrą zakonną. I ona wtedy mówi do mnie: no to przestań Panu Bogu stawiać mury i po prostu zaufaj, że On cię w tym poprowadzi. Tak sobie myślę, spełniło się to pragnienie pójścia za Jezusem, ale spełniło się też inne pragnienie. To tylko chyba Pan Bóg może tak zrobić i napisać taki scenariusz, żeby wypełnić jakby pragnienia serca po brzegi. I rzeczywiście to zrobił, bo po pierwsze zrealizował moje pragnienie bycia z Nim, przy Nim, moje pragnienie bycia Nazaretanką i moje pragnienie, żeby uczyć pracować z dziećmi. I to jest chyba też dowód na to, że jeśli Panu Bogu oddaje się rzeczywiście wszystko w wielkim zaufaniu, całe swoje życie, talenty, zdolności, marzenia, to Bóg naprawdę spełnia marzenia. Naprawdę wypełnia to, co gdzieś jest najgłębsze. I daje to poczucie szczęścia. No, moim ogromnym szczęściem jest to, że mogę uczyć w szkole, w której sama się uczyłam. Powtarzam to wielokrotnie, że czuję takie wyzwanie i przynaglenie w środku. Jakby Pan Bóg chciał, żebym oddała dzieciom, wśród których pracuję i posługuję, to, co ja otrzymałam kiedyś od sióstr.